irlandzka litera eta, łacińska litera alfa, grecka litera epsilon. Pewnie C, tak? Tak. 1 stycznia 2018 roku zainaugurował swoją działalność punkt informacji europejskiej Europe Direct Słupsk prowadzony przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej w Słupsku w partnerstwie z powiatem słupskim, miastem gminą Ustka, gminą Kobylnica, gminą Słupsk, miastem Słupsk, Słupskim Instytutem do Spraw Młodzieży oraz Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego SA. Aplikacja o te środki była bardzo trudna, bo w Polsce wyłoniono tylko 20 punktów, wcześniej 31, do realizacji tego projektu. I okazało się, o czym wszyscy włodarze byli pewni, w zespole Siła cały region słupski aplikował o ten projekt. Szesnastego kwietnia bieżącego roku odbyła się konferencja prasowa z udziałem partnerów punktu Europe Direct. Zdzisława Kołodziejskiego, starosty słupskiego, Pawła Lisowskiego, członka zarządu powiatu słupskiego, Leszka Kulińskiego, wójta gminy Słupsk, Adama Sędzińskiego, sekretarza gminy Słupsk, Jacka Graczyka, burmistrza miasta Ustka, Krystyny Danileckiej, wojewódzkiej zastępcy prezydenta miasta Słupska, Mirosława Kamińskiego, prezesa Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA oraz Edyty Wolskiej, dyrektora Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Przede wszystkim chciałabym skorzystać z tej okazji i podziękować wszystkim naszym wspaniałym partnerom, którzy tak pięknie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Nikt nie odmówił nam tego współpartnerstwa i z tego miejsca chciałabym jeszcze raz bardzo wszystkim serdecznie podziękować. Bardzo się cieszymy, że taki punkt, dzięki współpracy partnerów, jak słyszeliśmy, taki punkt informacji europejskiej znalazł się w Słupsku, jednym z 20 przecież w Polsce. Druga sprawa, no należy i to jest bezwzględnie najważniejsze, jeśli już jesteśmy członkami Unii Europejskiej, to podkreślać i świętować razem z Unią Europejską. Dlatego to święto 9 maja, które będziemy organizować wspólnie z partnerami, ja myślę, ma tak duże znaczenie. Zarząd powiatu tutaj w osobie Pawła Lisowskiego jest odpowiedzialny za pracę z naszej strony. Jednym słowem, zrobimy wszystko, żeby nasi mieszkańcy wiedzieli, że jesteśmy w Unii Europejskiej i też mieli możliwość w punkcie informacji europejskiej zdobywać informacje i na temat Unii, i na temat możliwości współpracy, występowania o różne środki europejskie i to jest naszym zdaniem niezwykle ważne i nam się to udało dzięki wszystkim partnerom. Celem projektu jest prowadzenie działań informacyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Informowanie o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych, budowanie przestrzeni do dyskusji na bieżące tematy związane z działaniami podejmowanymi przez tę organizację międzynarodową, a także popularyzacja wiedzy w zakresie jej funkcjonowania. Punkt Europe Direct działa już w Słupsku. 2004-2008 rok w Biurze Promocji i Integracji Europejskiej w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Później 2013-2018 w Urzędzie Miejskim w Słupsku także. No i teraz w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Czym my się zajmujemy? My jesteśmy takim biurem prasowym Komisji Europejskiej i instytucji Unii Europejskiej w regionie. Naszym zadaniem jest po pierwsze odpowiadać w pierwszym kontakcie obywatelom o różnych zagadnieniach związanych z Unią Europejską. No i teraz mówiąc potocznie na tapecie mamy Brexit oczywiście, czyli to, co czeka obywateli pracujących w Wielkiej Brytanii albo te studentów, którzy chcą pojechać studiować do Oxfordu chociażby. Ale także inne kwestie związane z Polską w Unii Europejskiej, czy powinniśmy przystąpić do strefy euro. Organizujemy także bardzo dużo różnych eventów, konkursy, olimpiadę Gwiezdny Kong, którą myślę wszyscy tutaj, mam nadzieję, przynajmniej słyszeli. Przygotowujemy się do Święta Europy. No i co ważne, i tutaj chciałbym serdecznie wszystkim partnerom podziękować, czyli Starostwu Powiatowemu, Gminie Słupsk, Gminie Kobylnica, Miastu Ustka, Miasto Słupsk, Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Słupskiemu Instytutowi do Spraw Młodzieży, bo właśnie tym partnerstwem udało się zbudować i uzyskać kolejny grant na realizację tego projektu.
No właśnie, czyli co? Jakby tu ktoś tak przyszedł z ulicy i szukał informacji o Unii Europejskiej, o tym, co się zwiąże z historią Unii, ale także o sprawach bieżących, to właśnie to jest odpowiednie miejsce? Tak, my posiadamy ogólną informację o całej Unii Europejskiej, czyli od funkcjonowania instytucji europejskich, gdzie one się znajdują, czym się zajmują, jakie podejmują działania. Posiadamy w swoich magazynach także publikacje bezpłatnie dostępne dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani publikacją, będą mogli ją uzyskać. Dodatkowo na potrzebę mieszkańca, jeżeli na przykład dany mieszkaniec będzie zainteresowany polityką rybołówstwa, to my jesteśmy taką w stanie publikację ściągnąć z Luksemburga, oczywiście w języku polskim. Udzielamy konsultacji. Jeżeli będzie jakieś bardzo specyficzne pytanie, na przykład dotyczące możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej za granicą, to przekierujemy taką osobę do innej sieci Komisji Europejskiej, czyli Europe Direct Enterprises, gdzie ona już bardzo specyficznie zajmuje się tylko tym zagadnieniem. Więc my jesteśmy takim pierwszym biurem kontaktu, że jeżeli mieszkanie chce uzyskać ogólne informacje, to je to uzyska, ale jeżeli będzie jakaś bardzo wąska dziedzina dotycząca na przykład konkurencyjności albo cen transferowych, które teraz coraz bardziej znaczące są, to postaramy się tutaj udzielić oczywiście tej odpowiedzi, ale jeżeli będą potrzebne bardziej szczegółowe informacje, to przekażemy dane do odpowiedniego punktu, który się tam specjalizuje. No właśnie, współpracujecie z młodzieżą, tak, w bardzo szerokim zakresie, bym powiedziała. Czy też jeśli ktoś pisze pracę magisterską, licencjacką na temat Unii Europejskiej, znajdzie tutaj źródła? Oczywiście. Poza tymi papierowymi publikacjami, które posiadamy, mamy także w wersji elektronicznej bardzo dużo materiałów. Już wielu studentów przychodziło tutaj z prośbą o konsultację, jak napisać pracę licencjacką czy magisterską związaną z Unią Europejską. Pomagamy zarówno metodologicznie, jeżeli chodzi o opracowanie takiej pracy, ale także i udzielamy pewnych konsultacji merytorycznych związanych chociażby z aktualnościami związanymi z danymi instytucjami, bo proszę pamiętać, że po traktacie z Lizbony, no i także niestety po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, duże zmiany szykują się także w systemie instytucjonalnym, więc doradzamy studentom, żeby te prace były na najwyższym poziomie i żeby posiadało oczywiście bieżące materiały. Organizujemy zarówno lekcje europejskie, warsztaty, spotkania z europosłami, takie też często się odbywają. Podczas takich dyskusji i spotkań z reguły rozmawiamy o bieżącej sytuacji w Unii Europejskiej, ale także jak powinna się rozwijać Unia Europejska. Bo my tutaj, naszym zadaniem jest to po to, żeby spotykać się i mówić pozytywnie o Unii Europejskiej, tylko o tym, żeby dyskutować o Unii Europejskiej, pokazywać jej słabe i mocne strony. My, naszym zadaniem jest nie tylko przekazywanie informacji z Unii Europejskiej do obywatela, ale także od obywatela do Unii Europejskiej. Jesteśmy takim kanałem komunikacyjnym w obie strony. Łącznikiem. Łącznikiem, tak. I nie, równie ważny jest ten przekaz z Unii Europejskiej do obywatela, ale dla nas w tym nowym rozdaniu najistotniejszym jest element odzyskania tej informacji od obywatela, co mu się nie podoba w tej Unii Europejskiej albo co mu się podoba. Co w najbliższym czasie będziecie organizować dla takiej większej społeczności? Na pewno tradycyjnie już 9 maja, Święto Europy. Tutaj mamy bardzo dużo atrakcji, o których niebawem będziemy oczywiście informować. Gwiezdny Krąg, zgodnie z tradycją, będzie także realizowany, ruszamy już we wrześniu. Lekcje europejskie, mamy także parę niespodzianek związanych z ścisłą współpracą już z Komisją Europejską, ale tutaj jeszcze nie chcę zdradzać szczegółów. Jak można się do Was zgłaszać, w jakich godzinach, gdzie przychodzić, gdzie szukać w internecie? Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej na Partyzantów 31A, biuro jest otwarte od godziny 10-18, 24 na dobę na Facebooku oczywiście, na portalach społecznościowych, strona internetowa, więc zapraszam serdecznie do kontaktu.